tu Agata, witajcie na kanale megadyskont.pl, a w dzisiejszym odcinku mam dla Was słoneczne przedszkole z serii Playmobil City Life. W zestawie, sami zobaczcie, znajdziemy mnóstwo klocków, a także naszych bohaterów. Zaraz Wam im bliżej przedstawię, spójrzcie jak ich dużo, mnóstwo dzieci. Ale jak to w przedszkolu, więc logiczne, że jest dużo dzieci. Mamy też meble, za pomocą których umeblujemy całe przedszkole i zaraz zaczynamy je budować. Nasze przedszkole już jest zbudowane. Zobaczcie, jakie jest duże. Jejciu, to naprawdę olbrzymi budynek. Z tyłu mamy nawet ogród. Taki jeszcze nie rozwinięty, bo to na razie zima, pewnie wiosną trochę się nam powiększy. Spójrzcie, tu są drzwi wejściowe. Ha, bez problemu je otworzymy. Każdy maluch tutaj trafi. Rano przyjdzie razem z mamą do przedszkola. Zobaczcie, dzieci już siedzą w środku i pani również. Dzieci, bądźcie cichutko, nie wolno tak hałasować z rana. Niektórzy chcą jeszcze trochę odpocząć. Antek, nie krzycz tak głośno, zaraz do ciebie przyjdę, poczekaj. Ale proszę pani, ja bym chciał jeszcze herbaty, pić mi się chce. A kiedy będzie śniadanie? Przecież już wszyscy są, no prawie są wszyscy, długo jeszcze? Nic się nie martw, Antek, zaraz będzie śniadanie. Musimy poczekać, aż wszystkie dzieci przyjdą do przedszkola. Jeszcze Was wszystkich tutaj nie ma. Najpierw mogę zrobić Ci trochę herbaty. Poczekaj sekundkę, zaraz zrobię herbaty. O, zobacz, ile ich tutaj. Ty pewnie chcesz znowu owocową. Chwila, moment i proszę bardzo, herbata gotowa. Ale proszę pani, proszę pani! Oj, Antek, cichutko! Zobacz, Karolinka śpi. Nie wolno być tak głośno. Pójdę do niej sprawdzić. Pewnie się nie wyspała w domku. O, jak chrapie. Naprawdę trzeba być cichutko. Biedna Karolinka cały czas taka zmęczona chodzi. Idę do przedszkola, idę do przedszkola. Halo, dzień dobry, proszę pani, już jestem. To ja, Emila. O, dzień dobry, Emilko. Widzę, że masz dzisiaj fantastyczny humor. I co ja widzę? Przyszłaś z plecakiem? Świetnie! To teraz będziesz mogła wreszcie rysować i zabrać wszystkie swoje prace do domku. To ja już pójdę na górę, proszę pani. Moment. Zobaczę, co tam się dzieje. Chodź, usiądź do mnie. Jest super. Właśnie zaczął się program. Ojejka, ale czemu? Nie ma tu już dla mnie miejsca. To siadaj obok. A może obejrzymy jeszcze coś innego, co? Ja chyba nie chcę tego programu. Może leci już jakaś bajka? Nie, nie będziemy oglądać bajki. Ja chcę program. Hej, proszę pani, on nie chce puścić bajki. Co się znowu tutaj stało? O co wy się tak kłócicie? On nie chce puścić bajki, a ja bym chciała bajkę obejrzeć. Oj, spokojnie, bajkę na pewno możemy puścić zaraz po tym, jak skończy się program.
Poza tym, ty już chyba długo tu oglądasz telewizję, prawda? Nie, tylko trochę, jeszcze i tak nikogo nie ma. Zaraz wszyscy zejdziecie na śniadanie. Chodźcie od razu. Karolinko, halo, halo. Wstałaś już? Wstań już powolutku, dobrze? Zaraz będzie śniadanie, chodź. Antek już czeka przy stole. No chodź, chodź, bo wszystko ostygnie. No dobrze, dzieci, to teraz, skoro już grzecznie siedzicie, to możecie zacząć jeść śniadanie. Tylko się nie kłóćcie. Wszystko jest i jedźcie grzecznie. Później pójdziemy się pobawić, ale najpierw jeszcze zrobimy kilka lekcji. Mam nadzieję, że coś z wczoraj pamiętacie. W dzisiejszym odcinku ponownie zagościliśmy w przedszkolu. Tutaj nas jeszcze nie było, ale w pozostałych częściach z serii Playmobil widzieliście, jakich jest wiele. No to mieliście okazję zobaczyć więcej niż tylko przedszkole. Tutaj mamy naprawdę mnóstwo bohaterów. Już poznaliście wszystkich uczniów z naszego przedszkola. Mam nadzieję, że Wy również sami pamiętacie jakieś historie z tego, jak chodziliście do przedszkola, czy Wam się podobało, czy nie, czy macie dobre wspomnienia, a jak tak, to jakie. I wtedy napiszcie mi to w komentarzu. Pamiętajcie również o zostawieniu kciuków w górę, jeżeli jesteście fanami serii Playmobil, a także zasubskrybujcie kanał w tym miejscu i do zobaczenia następnym razem.